kamery, stop. Oto studio filmowe Diana, kierowane twardą ręką przez tajemniczego prezesa Pilskiego. W studiu tym powstaje popularna telenowela Prosto w serce, opowiadająca o poczciwej rodzinie Dobrowolskich. Gwiazdami tego serialu są Barbara Ruziecka i Bogdan Kępka. Tak się jednak składa, że para tych aktorów właśnie niedawno przestała być małżeństwem, a spór o podział majątku trwa nadal. Reżyserem serialu jest Lucjan Grauer, który w młodości nakręcił jeden niezbyt udany film kinowy, ale w duszy uważa siebie za drugiego Spielberga. No i warto dodać, że jest nowym partnerem życiowym Barbary Ruzieckiej. Jego najbliższy współpracownik to Edward Kolenda, rzutki i przedsiębiorczy kierownik produkcji. U niego żadna złotówka nie może się zmarnować, zwłaszcza kiedy trafia do jego kieszeni. Pani Celina pisze scenariusz. Ma talent poetycki, ale o życiu wie mniej więcej tyle, co średnio rozwinięty przedszkolak. Wśród licznej ekipy twórców serialu spotkamy debiutującą aktorkę Magdę i inspicjenta Michała. Młodzi mają się ku sobie, pomimo licznych intryg rozplotkowanego zespołu. Nastała noc wigilijna, którą Magda spędza z Michałem w hali zdjęciowej, nie mogąc wytrzymać w domu towarzystwa zwariowanych ciotek. Trzeba policję zawiadomić, że dziecko zgubiło się. Ty nie mieszaj w to policji, jeszcze z niej zrobią jakąś ofiarę. Jak to? No tak to. Oni tam mają takie nierozpoznane zwłoki. Tego tylko brakowało, żeby do nich dopasowali naszą Magdusię. Co za diabeł wstąpił w to dziewuszysko? Nie mów słowa diabeł przy wigilijnym stole. Właśnie. Może ona poszła na pasterkę? Jaką pasterkę? Jest 3:10. No, może tak się rozśpiewali, że nie pamiętają, że jest tak późno. To się zdarza. Myśmy, jak umarł Miecio Grundzio, to tak żeśmy się rozśpiewali na cmentarzu, na pogrzebie. Dobry Boże, a nasz Panie, żeśmy zapomnieli o Bożym Świecie i jeszcze żeśmy się załapali na drugi pogrzeb. Śpiewało się, a żyć się chciało. To był jeszcze zaległy. Z opłatka. Cześć. Wie pan, co kupiłem mojemu Darusiowi pod choinkę? Ano, nie mam pojęcia. Pistolet na ślepaki. Widzę, że mój chłopak ma talent na wartownika. Niech się rozwija. A skąd wy wiecie, że on taki był talentowany? Wychowawczyni mi mówiła, że jak mój Daruś ma dyżur, to nikt do klasy nie wejdzie z szatni bez kapci. Tak wszystkich pilnuje. Można powiedzieć, pilny uczeń. Jakoś pan nie odpoczął chyba, nosząc po tych worach pod oczami. Bo miałem bardzo, bardzo przykre święta. Zatrucie, oj, nie daj Bóg. Nie, ja nie ulegam zatruciom z uwagi na to, że regularnie spożywam spirytus, który niszczy mi każdą truciznę w żołądku. To co się stało? Padłem w sidła złodziei. Włamaliście? Nie, nie, nie. Jeszcze sprytnie mnie podeszli. Ja miałem w Wigilię rano objazd po przedszkolach jako Mikołaj. No co? Stuwa od placówki. 300 zł brutto. Przyjeżdżam do pierwszego przedszkola. Stoi mikrobus ze estrady. Ja myślę, wszystko w porządku. A tu podchodzi do mnie ten zawiślak ze estrady i daje mi jakąś brązową szmatę do ubrania. A co ja mówię? A gdzie jest kostium Mikołaja? On mi na to, że ostatnio były pretensje, jak całowałem dzieci, że wionęło alkoholem. To za karę będę grał renifera.
Nie dość, że robota cały czas na czworakach, to jeszcze renifer ma 60 zł stawki. Takie złodziejstwo, pani Romanowska. I to w dodatku dokładnie w Wigilię, jak pan nam się rodzi. A? No i tak, no i co? On golutki w żłóbku. No i ja też. Z grosza. No i to kawy mi Romanowska zapisze w zeszycie. Że, no tak, oj, przecież ja po pierwszym zapłacę. Proszę bardzo, kamera poszła, akcja. Teraz pan będzie dzielny. Ja teraz zdejmuję opatrunek i może trochę zaboleć. O Boże. Ale pana pogryzły. To musiało strasznie boleć. Bolało. Kilka razy nawet straciłem przytomność. Ale nie krzyczałem. Z pana to jest prawdziwy mężczyzna, panie Józefie. Teraz tylko najważniejsze, czy żaden z tych szczurów nie był wściekły. Dali panu zastrzyk przeciwko wściekliźnie. No, w pierwszym rzędzie dali mi zastrzyk. Boli. Trochę boli, ale... Pani dotyk jest jak muśnięcie motyla, przysięgę. Ja w ogóle tego nie chcę słuchać, tak? Pan ma dobrą żonę, pan ma wspaniałe dzieci. Tak nie można. No tak nie można, no. Stop kamery! Dlaczego tyczkarz włazi aktorowi do łóżka? Ja się pytam kierownika planu, co to jest? O mało co nie polała się krew. No tyle zabrakło. Jeżeli pracownik jest nietrzeźwy, zapłaci karę. Moja ekipa jest zawsze trzeźwa. To z jakiej przyczyny się przewraca? Co, tyczka za ciężka? Kieszenie ma przeciążone kasą. Ja sobie... Stop, przepraszam. Czy ja prosiłem o ekspertyzę? To stulić dziób. Słucham pana. Ja sobie wypraszam, żeby tutaj szydzono z mojej ekipy. Ten człowiek nie spał 3 doby. Jak człowiek nie śpi 3 doby, proszę pana, to umiera. Nie żyje. Zasypia i się nie budzi. A ten się... Nie budzi. Śpi. No przez całe święta robię reportaż dla katolickiej, tak? Non-stop. Wiecie wszyscy co? Wszyscy jesteście z szopki i nie z tych, co... śpiewają, tylko z tych, co klękają. Pół godziny przerwy. 45 minut. Moment. Proszę. Można? Tak, proszę bardzo. Coś się stało? Stało się, pani Magdo. Oj, bardzo się stało. Co się stało? A to, że już powaliła mnie pani swoją grą. To się bardzo rzadko zdarza. Taki kunszt u tak młodej osoby. Tak raciałem, wie pani. To przypadkowe dotknięcie, a ten wzrok przeszywający mnie na wylot. No, muszę powiedzieć, że to jest prawdziwy talent. Talent jak kryształ. Albo... Albo co? No, jeśli nie talent, to... To naprawdę coś do mnie czujesz. No, powiedz, prawdę. Czujesz coś? Nie, nie, nie ma się co wstydzić. Uczucie to jest cudowna rzecz. Znalazłeś? Ale w puszczy to jest? A w ogóle leśniczy to. A no to pięknie. A ile chcę? 1000. Złodziej jeden. A jakieś tam krzesła, stoły są, wiesz, nie będą stali całą noc. To weź targuj na 800. Na 600 i wracaj. Pani Kasandro, wszystko zapięte na ostatni guziczek. Lepiej, żeby było zapięte na wszystkie guziki. Proszę przekazać szefowi, że ja ten kulik potwierdzam. Wyjazd stąd, spod studia o 21, 12 parsań. Jedziemy do Puszczy Kampinoskiej. Tam oczywiście jest bankiet w stodole, powitanie Nowego Roku w lesie, jelenie, dziki, sarny, grzyby. No, wszystko w stylu ludowym, tak jak pan Piński sobie życzył. A panią zapraszam do moich sań. A dziękuję. A dziękuję, tak, czy dziękuję, nie. A dziękuję. To pięknie. To pięknie. To pięknie.
Szula, to ja dzwonię. Słuchaj, w sprawie tego kuligu na Sylwestra, to ty nie bierz, nie pożyczaj futralniki, bo ty nie jedziesz. No tak się nieszczęśliwie złożyło. Pan wicepremier, rozumiesz, nagle się zdecydował i jeszcze ze znajomymi zabrakło miejsc i tak dalej, i tak dalej. No ale co, nie dziś, to jutro. Posiedzimy w domu, jak to razem? No nie razem. Jak mówię, że posiedzimy, to znaczy, że ty posiedzisz, bo ja tu muszę być, ja odpowiadam głową, rozumiesz? A myślisz, że ja bym nie chciał być razem z wami? No to nie zadawaj pytań, które ranią. Witam, panie Mosokot. Strasznie... O, jest. Strasznie mnie gonią dziś. Proszę, jeźdź. Dobra, jeźdź pan, panie, jeźdź pan. Moment! Będę na tego. Jestem Bodziu. Bodziu, panie Bodziu. Jak pan już tak stawia sprawę? Stawiam tak sprawę, bo jestem człowiek szczery. To był talent raczej, a nie uczucie. To masz bardzo ładne takie. A ja, Kolsyk, też widzę taki niezadań. Michał, chodź tutaj. Podrzuć to prędziutko mamki. Naprawdę nic? Odegrałaś tę namiętność z zimną krwią? Starałam się zagrać sugestywnie. Nie wierzę ci. Ty musisz coś do mnie czuć. Nawet sobie nie zdajesz sprawy, ale odczuwasz do mnie namiętność. No, tylko jak sobie to kiedyś uświadomisz, to będzie za późno i będziesz żałować. Bodziu! Panie Bogdanie. Panie Bogdanie. Słucham? Ja potrafię zagrać namiętność. Tak? Tak. Tak na zawołanie? Oczywiście. Proszę bardzo. Etiuda, szkoła teatralna, tytuł Namiętność, przyłapuję cię na zdradzie, ty starasz się o moje przebaczenie. Gramy? Tak. Start. Wybacz mi. Nie wybaczę. Błagam cię, to była tylko krótka chwila słabości. Nie wierzę ci. Musisz mi wierzyć. Przepraszam. No. No i co pan zrobił? Ale macie porządne autokary, czy takie barak... A po co mi klimatyzacja? Minus 6 stopni, to ja potrzebuję ogrzewanie. Co ja będę ludzi schładzał? Mhm. I teraz inna kwestia. Ile to kosztuje? Plus kierowca? A właśnie. Czy może wśród kierowców jest taki, co się interesuje troszeczkę filmem, kulturą, teatrem, telewizją? O. No to niech mu pan powie, że... Będzie wiózł same sławy, tam Doda, Małyś, skoczy może Janda, Linda. No i może dostać autografy od nich. Tak jest, i ze zdjęcia zrobi, jak poprosi. Za darmo, za darmo. Sam też oczywiście będzie za darmo. Tak. Coś chciałeś ode mnie? Dobra, dzięki. No, co? Tak, czekaj, moment. Dziękuję pani bardzo, bardzo ładnie się pani wkręca. Muszę powiedzieć, absolutnie się to nadaje do... wykorzystania w filmie, natomiast kwestia kiedy. To oczywiście zadzwonię. Do widzenia, dziękuję bardzo, może się pani rozwijać. Tylko wie pani, no prosiłbym raz, dwa, raz, dwa, bo my tu w cztery oczy chcemy. Pa. Ładnie było. No. Dobra, więc tak. Jest inny problem, mianowicie taki, że część mebli będę musiał wziąć z dekoracji do 13. Jak to, zabrać meble?
Rozumiesz. Robię Pilskiemu Sylwestra. Kulik w Puszczy Kampinoskich. Rozumiesz, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. O, pamiętasz ten kulik z tego, z potopu Hoffmana, tak? Co ja mam pamiętać, jak ja tam światła robię. O, tam część sań się zachowała w Łodzi, to je biorę. Część sprowadzam z 10 chyba z Zakopanego czy coś. Reszta tam konie i woźnice ładuję w tir i jadę. Sanie tirem z końmi jadą? Ja to wszystko obliczyłem, gdyby to konie ciągnęły, to oni by mi przyjechali po nowym roku. A może chcesz ze dwa zaproszenia? Ja nie mogę, ja idę do Kolorowej, tam Barbara ma gdzie recital. Ale jedno możesz dać na wszelki wypadek, ale powiedz, co z tymi meblami, no. Znaczy, wiesz o co chodzi, tam jest stodoła w tej leśniczówce. Ludzie nie mają na czym siedzieć, dlatego muszę wziąć stąd wszystko, na czym można usiąść. No przecież nie mogę tak przyjąć Pilskiego w puszczy z pustymi rękami. No tak, z pustymi w puszczy. Słyszysz, jak ładnie mi wyszło? Z pustymi w puszczy. O co ci chodzi? No, to nie czujesz tego żartu? Świetny żart. No. Jest taki dla dzieci, w pustyni i w puszczy. A tu z pustymi w puszczy, no to śmieszne jest. No, no to... Nie, możliwe, możliwe, wiesz, ale ja już nie mam za dużo spraw na głowie, ja umrę. Akcja! Pani Joanno, poprosiłam panią o chwilę rozmowy, bo tak być nie może. Jeśli zrobiłam coś złego, to przepraszam. Niech pani posłucha. Mąż miał wypadek. Leczenie potrwa kilka tygodni. Mąż chodzi do spółdzielni lekarskiej.